Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj ksiądz Kazimierz Sowa. Dzień dobry. Proszę księdza, co w firmie? Firma trwa 2000 lat, więc prawdopodobnie chwilowe perturbacje A polski nie oddział, zaszkodzą. Jak jest oceniany w centrali? Nie mam pojęcia, bo nie byłem dawno w centrali. Wydaje mi się, że też ten polski oddział, jeśli używamy już tej terminologii świeckiej, to jego pozycja uległa troszeczkę jakby zmianie w ciągu ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat, W czyli sensie? no w sensie przestał być pępkiem świata. Bo zaczyna to dochodzić też do to Polski. W związku, że tak powiem, że musiał minąć, że tak powiem, czas po Wojtyle? No na pewno czas pontyfikatu Jana Pawła II był takim szczytowym jakby momentem znaczenia i także postrzegania polskiego kościoła. To się oczywiście skończyło, nie tylko skończyło się w sensie takim, że papież Polak zmarł i potem mamy zupełnie jakby nowe już też środowiska, które są zauważalne bardziej w Watykanie. Ale przede wszystkim... Czyli tym pępkiem świata był nie tylko dla Polaków, ale też w Rzymie? Bardzo mocno zwrócił uwagę na Polskę, na Kościół katolicki w Polsce, na polskich katolików. I troszeczkę też nas uśpił w tym przekonaniu, że jesteśmy tym właśnie nowym narodem wybranym. Co niestety to przeświadczenie... A nie jesteśmy? Właśnie to przeświadczenie niestety towarzyszy dzisiaj wciąż bardzo wielu ludziom w Kościele w Że Polsce. Jesteśmy, tak? Że jesteśmy. I co to niby miałoby znaczyć? To znaczy to, że... Chodzi o obowiązki, nie dotykają, powinności, nie. Myślę, że aż tak głęboko może nie prowadzą tutaj takiej analizy, ale bardziej chodzi o to, żeby patrzeć na to z tej perspektywy, że pewne zjawiska negatywne, niekorzystne nas nie będą dotykać. A w ogóle Pan Bóg a ma oko na nas, tak? Po drugie, że z każdej opresji wyjdziemy obronną ręką, a po trzecie, I to nie chodzi, że mamy wciąż do zaproponowania... I to nie dotyczy rządów PiS-u akurat, nie? Nie, oczywiście. O innych. Nie, no to epizod, nie to epizod jest w ogóle. Tak? Za niedługo na te 8 lat będziemy patrzeć i oczywiście warto ocenić te 8 lat także w kontekście tego, jakie przyniosło skutki Kościołowi, a właściwie jak zregenerowało Kościół od wielu wymiarach. Czy Kościół powinien pójść do spowiedzi? Każdy powinien pójść do spowiedzi. Ja się czuję, bo akurat że ma ten jakąś czas winę nadchodzi. Na sobie. No właśnie, nie tylko w Wielkim Poście, więc oczywiście, że także powinien się uderzyć w piersi i powiedzieć tak, żyrowaliśmy... Kościół się przed kim Nie, Kościół spowiada? Przed samym sobą, no spowiada się przed samym sobą, znaczy, każdy się spowiada przed Bogiem, od tego zacznijmy, ale chodzi mi tutaj, używamy oczywiście pewnego pojęcia takiego bardziej obrazowego i tu chodzi o to, żeby tak powiedzieć, tak rzeczywiście jako instytucja żyrowaliśmy tutaj pewne rozwiązania, które były złe dla Polski, czyli dla wspólnoty narodowej. Milczeliśmy wtedy, kiedy trzeba było mówić o złych zjawiskach, i przymykaliśmy oko na pewne procesy, nie wiem czy z założenia korupcyjne, ale niestety na koniec tak wyszło. A czy dzisiaj Roman Giertych, zresztą wysyłałem, tak. O, napisał, którego o antyklerykalizm nie podejrzewamy, napisał o tym, że Kościół dokonał szatańskiej transakcji, czyli za pieniądze i bezkarność wszedł w żelastalowe objęcia PiS-u i udzielił temu PiS-owi bezwarunkowego poparcia. Nie, aż tak nie było. To znaczy nie było to bezwarunkowe poparcie, ani nie za pieniądze i bezkarność, tylko wydaje mi się, że po prostu wielu duchownych uległo takiemu przekonaniu, że to nosi. Oto właśnie jest partia, która sama się nazywała, że jest partią katolicką, partia ludzi chodzących do kościoła, partia gwarantująca zachowanie chrześcijańskiej Czyli to nie była, przepraszam, prostytucja, tylko został Kościół w Polsce uwiedziony, tak? Tak, to było uwiedzenie. I to takie uwiedzenie, za którym poszły też pewne konkretne korzyści. No co tu dużo ukrywać, jak... Jakie? Na kilku... Powiedziałbym w kilku przestrzeniach, na kilku poziomach. Poziom pierwszy, którego nigdy nie bagatelizuję, jest takie przeświadczenie, rządzą nasi. Ono też grozi czasem drugiej stronie, ale czyli tym, którzy nie popierali PiS-u. Nigdy nie rządzą nasi. Rządzą ci, których celem jest zdobycie władzy i utrzymanie tej władzy, ponieważ to jest cel ich partii. I czy to ktoś jest z katolikiem, czy niekatolikiem,
to ma taką samą motywację. A czy ta władza. Nie ma czegoś takiego jak władza katolicka, czy władza, która próbuje wprowadzić katolickie rządy. Zdradził naród przez te 8 lat? Nie, ale był demokrację, konstytucję, państwo. Może demokratyczne państwo prawa, tak, dlatego że był milczący wtedy, kiedy niszczono konstytucję i kiedy dzisiaj czytam list arcybiskupa Gądeckiego sprzed kilku. Że politycy opamiętajcie się. Politycy opamiętajcie się, jest tam bardzo dużo właśnie. Wtedy nie musieli się opamiętywać. Sobie myślę, dlaczego arcybiskup Gądecki, zresztą nawiasem mówiąc, który wystosował też pewne przesłanie po tak zwanych sądowych, po zakwestionowaniu, po zawetowaniu tych ustaw sądowych przez Dudę. Tylko jak już prezydent to zrobił. Czemu Kościołowi brakowało wtedy takiej odwagi instytucjonalnemu Kościołowi, żeby powiedzieć, że źle się dzieje w państwie polskim? Czemu? Ponieważ nie chciano robić przykrości naszym. Czyli oni nie było w Kościele poczucia, że Kaczyński, to co on sam zarzucał 30 lat temu ZHN-owi, prowadzi do dechrystianizacji Polski? To jest ta pierwsza warstwa, pierwszy poziom. Jest jeszcze ten drugi, który też jest niezwykle ważny. To zapewnienie, że z nami nie będzie wam na pewno gorzej, będzie wam dobrze, w tym sensie, że my też będziemy poprzez system prawa w taki sposób budowali tą przestrzeń prawną, że ona będzie, no, tak powiedzmy, odwoływała się do pewnych założeń prawa religijnego, czy też... I PiS dowoził. I to właśnie to, i tu mówię o tym, i to była sytuacja, w której... Czy PiS się częściowo wywiązywał z tego niespisanego dealu? Ja uważam, że nie wywiązywał się, tylko po prostu traktował to instrumentalnie. Także traktował instrumentalnie i biskupów, i kościół instytucjonalny. To znaczy, jeśli trzeba było zaznaczyć tą właśnie taką swoją, w cudzysłowie, dobrą wolę, to wtedy właśnie rzucało się taką czy inną ustawę, albo wprowadzało się takie czy inne rozwiązania. Jak Kaczyński mówił przed wyborami w 2019 roku, kto podnosi rękę nad Kościół. No miód na serce wielu księży. To chcieli to słyszeć, tak? Chcieli, słyszeli. I że prezes ma rację, nie? Mówili, kto jak nie ten prezes ocali nas od tego lewactwa wszystkiego. Ja zresztą przed wyborami, ale tymi z października, jak się okazało, nie tylko, nie byłem sam w Warszawie. Była instrukcja. Nie. Dostałem list od pewnego księdza, podpisany ksiądz, jak to zwykle bywa, ksiądz Wojciech albo ksiądz Marian, już nie pamiętam, z Radomia. Ten list został też... W jakim sensie, jak to zwykle bywa? No bo to jest taki list... Wojciech i Marian, czy z Radomia? Nie, właśnie to było to, że list był... List składał się z dwóch jakby takich części. Pierwsza jakaś, nazwijmy, w rodzaj pewnej takiej inwokacji, prawda, odwołującej się do ważnych rzeczy. Potem bardzo dużo o tym, jak to dużo stracimy materialnie, kiedy lewactwo się dorwie do władzy, bo fundusz kościelny i tak dalej. No nie wiedział, że ja akurat płacę normalnie podatki i wszelkiego innego zobowiązania, że nie rozliczam się, że tak powiem. Czy to jest nie fair wobec Kościoła? Nie. I trzecia sprawa była taka, że właśnie przestrzegał też, poświęcił też parę zdań na temat jakby tego ideowego zagrożenia. Potem się okazało, że ten list dostało kilku moich kolegów, a nawet z tego, co słyszałem, trafił też i do niektórych biskupów, ale bardzo wybiórczo byli potraktowani ci duchowni, którzy byli adresatami tego. Odpisał ksiądz? No nie, ponieważ to był list tradycyjnie wysłany, nie mail, i ksiądz Marian z Radomia nie pozostawił swojego adresu, więc apeluję, szczerze, Marianie, jeśli ksiądz było to ogląda... Trzeba było do Radomia wysłać. Nie, jeśli ksiądz to ogląda, to proszę mi teraz napisać, jak jest 100 dni po. Ale myślę, że ksiądz Marian powiedział, że trochę miałem rację, nie? Albo w dużym stopniu miałem rację. I tak nie. Bezbożnictwo kwitnie. Jeszcze nie w takim stopniu, jak ksiądz Marian to przedstawiał. Tak? Czy gorzej będzie jeszcze? Będzie w ogóle Armagedon, będzie zamach na wolność Kościoła, będzie zniszczenie wszystkiego, co Kościół, uwaga, w tysiącletniej historii wypracował, czyli nawet nie 8 lat, poszedł dużo szerzej. To Marian, ksiądz Marian ostrzegał przed Tuskiem, Platformą, lewactwem? Nie, przed Tuskiem, Platformą, lewactwem i Unią Europejską. W ogóle wszystkim tym, całym tym złem, które nowa władza wpuści szeroko otwartymi drzwiami do polskiej rzeczywistości. Dobrze, a czy według księdza w Kościele jest choć minimalne poczucie, coś zrobiliśmy nie tak? W Kościele wśród ludzi świeckich bardzo powszechne, w Kościele hierarchicznym. Hierarchicznym, czy wśród księży, biskupów, myślę,
że nawet przed samymi wyborami były już głosy chwalebne. Tutaj muszę oddać hołd kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi z Krakowa, rodem z Krakowa, ale z Warszawy. Warto się podpisać warto się podlizywać ustępującemu. Warto szefowi. Zawsze, niewątpliwie. Temu zawsze, który mówił na spotkaniu z księżmi, dosłownie powiedział, wygłosił pewien apel rok przed wyborami, powiedział: wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, proszę nie angażować się w żadne działania polityczne, w żadne konwenanse nie wchodzić z żadnymi partiami. Jest przeświadczenie, które jest oparte nie tylko na tym, co się ludziom wydaje, ale na konkretnych faktach, że Kościół związał się z jedną partią i wychodzi mu to bokiem. I to było słuszne. To nie tylko jedyny kardynał... Dobrze, a czy ksiądz wie, jaka była, że tak powiem, recepcja tych słów kardynalskich? Oczywiście. Negatywne? Niektórzy od razu powiedzieli, no cóż, mówi, bo tak musi. Musi, bo? Nie, bo musi, bo tak wypada powiedzieć, że Kościół się nie wiąże z partią, a my i tak zrobimy swoje. No tak oczywiście to nie było już głośno dopowiedziane. Inni mówili, o, jednak się boi tego PiS-u. A inni też przyznawali mu rację, że jednak można podzielać pewne poglądy. To ja też podzielam poglądy ludzi, którzy są gdzieś w świecie politycznym, ale sorry, ślubu bym z nimi nigdy nie wziął. I nie powiedziałbym, że ktoś jest... Ksiądz nie może. No nie, ale nie powiedziałbym, że ktoś jest wyrazicielem mojej wizji tego, co się w Polsce od strony gospodarczej czy politycznej powinno dziać. Nie, oni mogą w jakiś sposób, jedne decyzje mogą być takie, które zyskają moją większą aprobatę, ale wiele jest takich, które będziemy mieli po prostu sprzeczne zdanie. Trochę wydaje mi się, że z czasów PiS-u było takie trudno, oni tych uchodźców nie popierają, konkretny przykład, prawda? Kościół się angażował, wydawał jakieś oświadczenia, KIK był na granicy, było działanie Komisji Episkopatu do Spraw Imigrantów, która były rozwiązania przygotowane, jak choćby korytarze humanitarne. Wszystko to spotykało się z ostrą reakcją ze strony ówczesnej władzy. Kiedy pytałem ludzi w to zaangażowanych, to zawsze słyszałem, no tak, ale jak my z tego zrobimy wielkie halo, jak po prostu zaczniemy o tym mówić to głośno. Pomoże tym drugim. Nie, to będzie sytuacja taka, że po prostu dojdzie do takiego otwartego konfliktu i zostaniemy potraktowani jako przeciwnicy rządu. No czy nie jesteśmy chrześcijanami aż tak bardzo, żeby zaryzykować swoją pozycję? Ja to określam inaczej. Jest to moment najbardziej tragiczny zawsze, kiedy Ewangelia przegrywa z polityką. Czyli tu spowiedzi nie będzie, podsumowując. Jeszcze raz powtarzam, to jest sprawa bardzo indywidualna i mam nadzieję, że każdy... Nie, ja mówię o instytucjonalnej. Powinien mieć taki... Nie, powinien... Szczerze mówiąc, uważam, że dobrze by było, gdyby dokonano też takiego... Może to się odbędzie w marcu, jest konferencja episkopatu, która będzie także taką ważnym momentem, bo będą wybory nowych władz w episkopacie, przewodniczącego. I to może być też sytuacja taka, kiedy się popatrzy na tą rzeczywistość tych minionych 8 czy nawet więcej lat i powie się, tutaj popełniliśmy błędy, tu mogliśmy powiedzieć, ocenić pewne zjawiska inaczej, tu może zachowaliśmy się okej. Czy ksiądz ma w kościele etat czarnej owcy? Nie mam pojęcia, czy mamy... A gdzie koloratka się podziela? Właśnie, tak. Będą pretensje, że wstydzi się, tak? Tak, oczywiście, jak najbardziej. I co ksiądz odpowiada? Zawsze mówię, że... Gorzej się oddycha, tak? Nie, gorzej się oddycha, tylko zawsze mówię, że trzeba patrzeć na to, czy przynajmniej mogę poświadczyć, że mogę poświadczyć, że w kościele ksiądz zawsze ma... Nie tylko, ale nie chodzi o to. Zawsze trzeba patrzeć na to, jakie jest, znaczy inaczej, czy słowa wypowiedziane w kolatce mają jakieś inne znaczenie niż te, które są wypowiedziane w takim stroju. No nie, no przecież popatrzmy na to od tej strony i powiem szczerze, mnie często nawet drażni, kiedy ktoś celowo używa stroju duchownego, żeby podbić znaczenie tego, co mówi. A bywa tak? No widziałem zdjęcia czy filmik z ostatniej manifestacji rolników pod Sejmem, gdzie dwóch jegomościów sutannia, się dziwiłem, że nie ubrali się jeszcze bardziej uroczyście.
dyktowało, co tam, który ma zrobić z Tuskiem i jak załatwić sprawę. Tak? Tak. I czy to byli księża czarni, zieloni czy jacy? W czarnych sutannach. Czy ruska partia jest mocna w kościele? Nie mam pojęcia w ogóle, czy mieli taką świadomość, że wpisują się też troszeczkę w taką historię. Boję się, że nie. Jak poszedłem pod kancelarię premiera, ci demonstrujący byli spokojni, życzliwi, spokojnie. Nawet na mojego owczarka niemieckiego. Wiedzieli, że owczarek niemiecki. Ale reagowali życzliwie, jak słyszałem tych wystąpień pod Unia Europejska, no to troszeczkę tam zastygłem na moment. Tak. No. Schodząc z tego najwyższego piętra kościelnego, to zwykli księża po wyborach, to było nasi przegrali? Nie, właśnie nie słyszałem takich opinii od wielu kolegów czy znajomych, takiego rozczarowania, ani też uderzania w taki dramatyczny ton, teraz co to będzie. Jak nie ma nic? Nie. Raczej wydaje mi się, że to paradoksalnie paru krewkich publicystów wylało swojego szkieżale i na tym się skończyło. Natomiast księża też, myślę, patrzą na czyli to w kościele to nie ma, że nastąpił koniec, albo za chwilę nastąpi koniec świata. Koniec historii? Nie. Nie, koniec świata. Też nie. Nie? Nie ma czegoś takiego. Czy nie będziesz za chwilę zrobią nam tutaj rewolucję francuską na ołtarzach gwałt, morderstwa, przemoc? Nie. Zacytuję pewnego już od kilku lat emerytowanego proboszcza, z którym... Mariana z Radomia? Nie, to jest inny. I z którym lubiłem czasem pogadać i przekomarzać się, a on mi zawsze mówił: oj, ty to tak patrzysz na to, tak się tam emocjonujesz. A ja ci powiem szczerze, ja to byłem proboszczów i za komuny, i za SLD, i za AWS-u, i za jednych, i za drugi. No i co? I byłem proboszczem. Ja w instytucji, od której zaczynałem swoją pracę, zawsze się mówił: spokojnie, jak się jakiś dyrektor nie podobał, to wszyscy mówili: dłużej klasztora niż przeora. Tak też myślę, w jest prawda. Przypadkach księża patrzą na rzeczywistość polityczną. Dobra. Emocje są jakieś w pewnym momencie, a potem one spadają. A że tak powiem, prawdziwy kościół powszechny w sensie wie, czy jest coś takiego, czy można zrobić ekstrakt z emocji, że tak powiem, wiernych w Polsce? Czy oni są przede wszystkim dochodzi, podzieleni, tak jak społeczeństwo całe? Paradoks polega na tym, że te ostatnie dwa lata były też czasem, kiedy papież Franciszek zarządził pracę synodów w diecezjach i w kościołach lokalnych, czyli tych właśnie krajowych, a potem też na szczeblu międzynarodowym, łącznie z synodem październikowym, który był w Rzymie. I one też dały taki obraz, był to rodzaj takiego zrobienia, takiego w cudzysłowie zbiorowego, w cudzysłowie, przepraszam, potem wszyscy będą zauważali, że się nie mówi gramatycznie. Więc rodzaj zbiorowego zdjęcia, takiej fotografii, w którym momencie są te kościoły. I jak a to jest raport pisany? Czy to jest też raport pisany, tak? Nie tylko tak. To jest też raport pisany i to raport pisany powstający najpierw na poziomie lokalnym, czyli najpierw są głosy, które były dyskutowane i na podstawie ich zrobiono raporty diecezjalne. Każda diecezja taki raport przygotowała. Potem kościoły lokalne, czyli Kościół w Polsce, zespół synodalny zebrał to w całość. I następnie była dyskusja regionalna, czyli w naszym przypadku to było tutaj w Europie zgromadzenie w Pradze, a potem w Rzymie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to pokazało i myślę, bo na 40 kilka raportów myślę, że większość dość uważnie przeczytałem i zapoznałem się z ich treścią. To, co było dla mnie największym zaskoczeniem, ale też najbardziej pozytywnym zaskoczeniem, to to, że było tam zauważone bardzo dużo głosów krytycznych, które zgłaszali nie tylko ludzie świeccy, ale także i duchowni. Dotyczyły one kwestii relacji w parafiach, dotyczyły one kwestii nauczania religii, dotyczyły kwestii zbratania się kościoła z władzą. Tak, do końca. Nawet takich rzeczy jak
poziom kazań, poziom listów pasterskich, też pewnych tematów. Były też sytuacje, które mnie zaskakiwało, że na przykład kwestia stosunku do uchodźców, miejsca kobiety w kościele, kwestia stosunków do mniejszości, do środowiska LGBT, chociaż też się pojawiały, w kilku raportach jest to zaznaczone, to nie miały one takiego znaczenia, jakie ma w debacie publicznej. Czy Kościół nie jest tak, cudzysłów, zmilitaryzowany, że nie jest skazany najwyraźniej na jedną myśl? Muszę bronić tego, że Kościół ma też, poza tym, że jest instytucją hierarchiczną, ma też bardzo rozbudowane struktury poziome, takie, w których rzeczywiście ten głos ludzi był bardzo głosem jasnym, konkretnym, ma odbicie w dokumentach diecezjalnych, ma odbicie w dokumencie polskim. A to, co to znaczy? Plus jeszcze do tego dochodzą badania, zarówno badania statystyczne, które prowadzi Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, które też pokazują, jak się zmienia. Teraz mamy też dane dotyczące religijności Polaków zawarte w GUS-ie, znaczy w zeznaniach spisu powszechnego. I dodam jeszcze ostatnią rzecz. Rok temu przy udziale zresztą finansowym choćby na przykład diecezji warszawskiej świeccy przeprowadzili bardzo szczegółowe badania dotyczące religijności Polaków i te badania mają też rozbicie na większe miasta, więc naprawdę większe ośrodki, większe diecezje. Można się czegoś dowiedzieć. Te dane GUS-u, te dane, o których ksiądz mówi, to się układają w obraz, że tak powiem, kraju, który ulega dechrystianizacji. W kraju, gdzie są bardzo mocne i bardzo widoczne tendencje laicyzujące społeczeństwo i także takie zjawiska, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia tylko w obrazach kościołów, głównie w Europie Zachodniej, ale równocześnie wciąż ta baza jest duża, bo to jest 1/3 katolików regularnie uczęszcza na msze, czuje się jakoś zobowiązana, chociaż ma też bardzo krytyczne stosunki. Ale lekcje religii, katastrofa. To znaczy, znowu, jeśli popatrzymy statystycznie, to powiedziałbym, że jest źle, ale nie ma dramatu. Dlaczego? Bo nawet w Warszawie mamy, oczywiście w szkołach średnich to jest gdzieś w okolicach 30%, natomiast w szkołach podstawowych gdzieś wciąż w granicach 60% dzieci uczęszcza na katechezę. Jeśli popatrzymy, bo ja czasem słyszę nie było to jak religia w salkach. Tylko mało kto zwraca uwagę, że w salkach ta religia nie obejmowała 100%, nie obejmowała nawet połowy być może. Oj, obejmowała. Tak. Nie, 100% nie. U mnie w szkole, klasie oczywiście, że tak. 80% na luzie. Chodziło się, było... Okej, no to przyjmijmy te 80, ale z drugiej strony popatrzmy... A to była Czerwona Góra. Popatrzmy na to jeszcze inaczej, w ten sposób, że po pierwsze też jakby dzisiaj to nauczanie religii w szkole przeżywa swój kryzys, ale myślę także dlatego, że trzeba się zastanowić, bo być może mamy zupełnie nowe pokolenie dzieci i młodzieży i do tego nowego pokolenia trzeba zastosować też nie tylko nowy język, ale także pewnego rodzaju dać im nową propozycję. Ja przyznam szczerze, że uważam, że dyskusja na temat religii w szkole powinna się odbyć szybko, powinna być bardzo szeroka, czyli nie tylko politycy mają mówić i nie tylko biskupi, ale przede wszystkim chciałbym tam słyszeć głos rodziców, a przede wszystkim też powinna być bez takich warunków wstępnych. Co to znaczy warunki wstępne? Z jednej strony pomysł typu albo wyrzucamy religię, albo płaccie sobie za religię sami, albo godzina i koniec na pierwszej i ostatniej lekcji. I jak wy tego nie zaakceptujecie, to nie ma w ogóle dyskusji. A z drugiej strony 2 godziny ksiądz, którego wysyła tam biskup czy katecheta i nie podejmujemy żadnych... tego samorządom i środowiskom lokalnym zostawić? Niech ludzie zdecydują, jak chcą po prostu. Jak chce trzecia droga. Jest taki postulat. Tak, jest taki postulat środowisk związanych z Szymonem Hołownią, że jak to powinno być, to trzeba poprzeć. Który twierdzi, ja bym w demokratycznym kraju uważam, że to jest rzeczywiście jeden z postulatów, czy jedna z propozycji ciekawych. Jeden minus widzę w tym. Różne rozwiązania dla różnych regionów w Polsce, bo jednak troszkę inaczej samorządy czy środowiska lokalne w Polsce wschodniej, południowej. Nie mówię, że widzę po prostu w tym, że może być tutaj brak pewnej jednolitości, ale jeszcze raz powtarzam, właśnie nie stawiajmy
warunków wstępnych, które są nie do zaakceptowania przez drugą stronę. Na nosa księdza, gdyby zrobić to wybory, ile dostał PiS wśród księży w procentach? No ja tutaj powiem szczerze, że dostał oczywiście więcej niż w normalnych, że tak powiem. Dwa razy więcej, czy dwa i pół razy? Nie. Uważam, że nie było tak, że PiS ma też już pewną konkurencję wśród duchownych. Bardzo poważną. I Konfederacja, oczywiście. Tak? Oczywiście. A to, że tak powiem, co? I ma też w wielu regionach, że tak powiem, wróciła miłość do politycznej chadecji, czyli prawdziwej politycznej chadecji, nie tej farbowanej, spod wiadomo jakiej znaku partii, tylko do PSL-u. Tak? Tak. A jeszcze też bardzo wielu moich kolegów głosowało na Szymona Hołownię. Tak, to znaczy na trzecią drogę, ale spod znaku raczej wyboru środowiska Hołowni niż PSL-u. Ale czy reasumując, dobra. Uważam, że... A na nosa księdza wśród wiernych jak wyszło? Tak jak w całej Polsce? Czy o ile wyniki były przesterowane w prawo? W ogóle nie miało znaczenia, czy może inaczej, małe znaczenie miała moja identyfikacja religijna bo ja myślę, w stosunku do wyboru. Myślę, że nie wierząc, środowiska laickie w Polsce myślę, kompletnie nie mają pojęcia z tego, jak wielki, jak silny był nurt, nie zawsze zwerbalizowany, ale antypisowski wśród wierzących. Oczywiście, dlatego ja uważam, ludzie że... Ludzie są, znaczy, tak zwane lewactwo jest głębokie przekonanie, że... to oni wygrali. Nie, plus że wszyscy wierzący w Polsce nie. to te po głowie pisowcy. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Co więcej, mam wrażenie takie, że wielu ludzi... W tych wyborach na pewno to było bardzo widać, że wielu ludzi, nawet gdyby była jakaś, czego nie było, proszę też zauważyć, nie było jakiegoś listu episkopatu, nie było jakiegoś stanowiska, musicie, bo... Była instrukcja, ale taka minęła. Nazwijmy to jednej z rad episkopatu, tych rad jest kilkanaście, no okej. I to była bardzo na miękko, tak, też tak odczytałem. Natomiast wydaje mi się, że wielu ludzi powiedziało sobie, że właśnie musimy obronić też Kościół przed tym, żeby nie szedł, że tak powiem, nie wpadł w taką zależność i rodzaj takiego w sensie potraktowania Kościoła jako elementu układu politycznego, bo wtedy, jak przegrywa ten układ polityczny, z automatu też przegrywa Kościół. A czy mu wspomniał ksiądz o Hołowni i trzeciej drodze? Kaczyński, pamiętam, osobiście mi w wywiadzie mi mówił, że jak bardzo chciałby stworzyć polskie CDU, marzenie przegrało, co z brakiem elektoratu. Czy jak ksiądz Wącha, że tak powiem, w decyzjach przynajmniej dwóch, czy w Polsce partia chadecka, prawdziwa chrześcijańska miałaby szansę? Nie ma szansy żadnej. Żadnej, tak? W ogóle dla ludzi jest to... I dla tych ludzi w koloratkach, w sutannach i dla tych ludzi, którzy są, nazwijmy, zaangażowanymi świeckimi, jest to rzeczywistość, której dzisiaj już nie tyle, że nie widzą potrzeby, co nie widzą możliwości zafunkcjonowania takiego świata. A dlaczego nie? Właśnie to jest też dla mnie dziwne. Znaczy, Hołownia powinien być naturalnym wyborem dla oświeconych katolików. Ale uwaga, był wyborem pomiędzy, tak mówiąc obrazowo, był wyborem często na tej stronie demokratycznej. Czyli głosuję na stronę demokratyczną, wybieram właśnie propozycję czy kandydata spod znaku na przykład Polska 2050, a jednocześnie mam ten komfort, że wybrałem demokrację, że nie muszę tutaj i co więcej, mam też taki komfort, że on reprezentuje pewne moje ideowe założenia, które widziałbym w systemie politycznym. Tak powiem, cudzysłów, maksymalna chadecja w Polsce to może być Platforma? Maksymalna chadecja w Polsce to była w latach 2000 rzeczywiście Platforma. To się zaczęło po 2011 roku zmieniać. Uległo takiemu, powiedziałbym, gwałtownemu, wręcz nawet powiedziałbym załamaniu rok przed wyborami prezydenckimi, kiedy nagle i to jeszcze było... w 17 roku nie, ja mówię Grzegorz o 2000 Schetyna, ja mówię, że jeszcze w 17 Grzegorz Schetyna cudzysłów zarzucał konserwatywną kotwicę, a potem
odczepiła się od ziemi. Nie, to znaczy była sytuacja taka, że przed wyborami prezydenckimi i przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku miałem wrażenie, że z jednej strony trochę była taka panika w Platformie, nie, musimy tutaj, musimy zdobyć tą, przejąć tą, tą lewicową część wyborców, no więc odchodzimy, a z drugiej strony zaczęto też licytować, nie jesteście prawdziwymi katolikami, jak przyjmiecie konwencję stambulską, jak dopuścicie in vitro, jak prezydent to podpisze, no to przecież to spotykało Komorowskiego, przecież Komorowski był najbardziej hejtowany najpierw nie przez PiS, tylko przez środowiska katolickie. Bo zdradził? Bo zdradził, tak. Bo stał się tym. No i paradoksalnie wybory 2015 roku dokonały takiego rozłamu, z którego już wydaje mi się, że nie ma specjalnego powrotu. Także dlatego, że część polityków, zwłaszcza tej polityków tych najważniejszych w Platformie, poczuła się jakoś, wydaje mi się też trochę zostawiona przez część duchownych, biskupów, a którzy z punktu widzenia księdza, według optyki księdza, to Platforma nie bujnęła się, że tak powiem, za bardzo na lewą burtę? No, oczywiście, że jest po lewej stronie dzisiaj. Tak? Jest partią centrolewicową, nie jest partią centrową nawet. Oczywiście, że tak. I to się według księdza w największym stopniu wyraża w czym? No jak popatrzymy na pewne postulaty natury, które zachodzą na kwestie światopoglądowe, ale także i edukacyjne, wychowawcze, jak popatrzymy też na język, którym się część polityków Platformy posługuje, no to jest ewidentne. O jakim języku mówił ksiądz? Przykład? Język opisujący choćby relacje państwo-kościół, który jest... Wrogi wobec kościoła? Dosadny wobec kościoła. Tak? Zbyt? Nie wiem, czy zbyt. No, nie ma dymu bez ognia. Ale są to sformułowania, które na pewno nie ułatwiają jakiejś... Czyli na dłuższą metę Przecież władza... Przecież od razu zaznaczę, że... Władza w Polsce na dłuższą metę trochę ryzykuje, że straci tych umiarkowanych wierzących? Nie, ponieważ myślę, że władza wychodzi z założenia, że ta grupa jest w stanie zaakceptować nawet taki mocniejszy język. A jest czy nie jest? Coraz bardziej wydaje mi się, że jest. To znaczy, że język nie przeszkadza i dopóki nie będzie tutaj sytuacji takich... Dopóki nie będzie... Dam wolnie, konkretny przykład. W formie można jechać ostro, tak? Dam konkretny przykład. Byle wpuścić treść. Jeśli skończy się cała dyskusja na temat religii w szkole na jednej godzinie i powiedzmy w większym stopniu zaangażowaniu także środowisk samorządowych i tak dalej, to będzie to do przyjęcia. Jeśli religia, choć nie jest to też łatwe od strony prawnej, bo konkordat i konstytucja jednak wciąż obowiązują, zostałaby zupełnie wyrzucona ze struktury szkoły publicznej, to jest wojna. Czy zalecałby... Uwaga, wojna także przez wojna tych, którzy w jakiej postaci? Wojna w postaci takiej wojny kulturowej. Zimna wojna, tak. Czyli doradzałby ksiądz nowej władzy umiar i powściągliwość, tak? Nie doradzam nowej władzy. Czytam, słucham, obserwuję, patrzę też na to, jak słowa mają się do Dobrze. Konkretnych... Dobrze, ale ta wojna oznaczałaby, że w kościele instytucjonalnym i powszechnym byłoby poczucie, że jadą za ostro, że to już nie jest nic nasze, że to jest przeciwko nam, naszym wartościom, naszej tożsamości. To jest coś tak, to może być tak odebrane, że to jest przeciwko nam i przeciwko nam, nie tylko nam, księżom, biskupom, tylko nam jako wspólnocie, nam jako Kościołowi. I wydaje mi się, że... Czy pojawi się poczucie, przepraszam, że jednych fanatyków zastąpili inni? Na szczęście w tej koalicji jakby tą grupę taką najbardziej radykalną też dosyć łatwo wskazać i określić politycznie. Czyli mam wrażenie, że dzisiaj nie mówi się inaczej. To nie będzie taka ocena, że bo oni wszyscy tacy są, tylko no, są środowiska, które powiedzmy dużo bardziej agresywnie podchodzą językowo, czy w języku, którego używają. Zdaniem księdza
edukacja jest takim kluczowym odcinkiem. Bardzo ważny odcinek. Tak? Tak, bardzo ważny, dlatego że edukacja jest jednak że ludzie będą ukształtowaniem... oceniali sytuację polityczną po tym, co dzieci będą przynosić ze szkoły? Wydaje mi się, że trochę będzie sytuacja taka, że zdadzą sobie sprawę, jakby no, czym skorupka za młodu nasiąknie, to znaczy też, czego zostanie pozbawiona. To nie tylko chodzi o to, tu nie ma jakiejś takiej sytuacji, w której byśmy powiedzieli dzisiaj od razu ta edukacja pójdzie w drugą stronę. Tak Czarnek malował wszystko na czarno, a dzisiaj to tam prawda rewolucja i na czerwie. A teraz będzie po nowackiemu. Nie, natomiast wydaje mi się, że jest pewien błąd, jeśli się nie uwzględnia także czy w kanonie lektur, czy w programie nauczania czegoś, co ja nazywam kluczem do funkcjonowania człowieka, zwłaszcza młodego człowieka, i co Kościół, w kulturze. Co ksiądz myśli? O myślę, tutaj o pewnych treściach, które, ponieważ polska kultura wyrosła z kultury chrześcijańskiej, mają takie, a nie inne zabarwienie i nie możemy proszę ich... Proszę o przykłady. No, kwestia ograniczenia w kanonie lektur no, pewnej takiej kategorii literatury religijnej, stricte religijnej. Typu? No, Biblia została tam okrojona, niektóre dzieła, które... Ale to tylko do Nowego Testamentu? A szczerze mówiąc, właśnie nawet chyba coś tam z nowego zostało, ale nie wszystko, bo też widziałem, że niektóre fragmenty zostały. A przecież Biblia jest księgą, która pozwala zrozumieć w ogóle dobra, pewne konteksty kulturowe, w których przychodzi nam żyć. No, jest kwestia też przesunięcia choćby Quo Vadis, który to była w ogóle moja pierwsza jakaś taka wielka księga, którą przeczytałem jako tam mały chłopiec i byłem nią zafascynowany, ale uważam, że ona też jakby, no tak, to jest jakiś kanon literatury, który pozwala też otwierać pewne jakieś przestrzenie czyli wyobraźni co, człowieka. Co, i dojdę jeszcze... Czyli minister kultury Sienkiewicz, a Henryk przegrywa, tak? Przegrywa. Ale nie, no nawet mamy do czynienia z taką sytuacją, że Czarnek wszędzie chciał wkładać Jana Pawła i prymasa Wyszyńskiego, a ja uważam, że czy zapiski więzienne, oczywiście nie całe, bo to jest ogromny zasób, ale pewien fragment pokazujący, bo to jest rodzaj dziennika lat stalinowskich, pisany przez kogoś, kto naprawdę miał bardzo ciekawe spojrzenie. Czy nawet publikacje, które wyszły spod pióra, czy były sygnowane Jana Pawła II, jak Pamięć i Tożsamość, one nie są tylko i wyłącznie jakąś eklezjalną czy teologiczną refleksją, tylko także i historyczną, są niezwykle ważne. Pamiętam, tylko że do tego trzeba... Pamiętam zachwyty w tygodniku Time w 1995 roku. Ale w ogóle uważam, że myśmy papieża zapakowali, pomalowaliśmy go w takie nasze, powiedzmy, zapakowaliśmy go do pudełka... Biało-czerwonego. Tak, bardzo biało-czerwonego. A teraz pakujemy w jakimś innym. Nie, teraz go próbujemy pokazać, że no tak, no był, zrobił karierę. Za chwilę Jan Paweł II, ale drugi, ale jeszcze o tych, co według księdza poza edukacją jest dla Kościoła, kultura, dla katolików w Polsce, jakie są takie najważniejsze papierki lakmusowe, po których ludzie będą oceniali, czy jest okej, czy jakaś ekstrema zwyciężyła, fanatyzm? Myślę, że to szeroko rozumiana polityka kulturalna państwa. W kolejnym kroku także to, co bym nazwał jednak jakimś tam uporządkowaniem relacji państwo-kościół od strony finansowej, ale na jakich zasadach? Na zasadach przejrzystości i rozdziału, tak, ale a takiego Kościół jest w stanie to zaakceptować? Bo wiernie na pewno tak. Ja uważam, że Kościół, patrząc też, jakie będą reakcje wiernych, zresztą pierwsze głosy nawet wielu biskupów były takie, że to są rozwiązania archaiczne, poszukajmy czegoś nowego. A jeszcze wracając na sekundę do szkoły, jakby były powszechne tęczowe piątki, to według księdza, bo tu profesor Maczak parę tygodni temu rzucił, okej, tęczowe piątki, ale z drugiej strony niech będzie pierwszy piątek tak samo, że tak powiem, celebrowany w szkole. No to nawet nie wiedziałem, że się tak zgodzę z
z profesorem Matczakiem. Na pewno będzie grupa młodzieży, która w pierwszy piątek tak będzie chciała pogłębić swoje życie religijne. Bo mówi ksiądz, że, nie, ty... że tęczowy piątek też byłby taki, taka prowokacja w oczach wielu katolików? Że nam to dzieci przekręcają na nową ideologię? Zawsze jeśli ideologia uzyskuje status, każda ideologia, jeśli uzyskuje status, powiedziałbym, specjalny, to znaczy, że tutaj nie chodzi o ani dowartościowanie, ani zauważenie kogoś, kto ma inne poglądy, tylko o próbę nawet w pewnym sensie narzucenia tego wszystkim. Więc tak jak wydaje mi się, że nie powinno być absolutnie, wydaje mi się, wiem, że nie powinno być żadnych sytuacji, w których osoby o innej orientacji homoseksualnej, o innej orientacji seksualnej byłyby w jakiś sposób narażone na to, że są wytykane, czy mają sytuację niekomfortową, czy w szkole, czy w pracy, czy w jakimkolwiek innym miejscu publicznym. Tak samo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nagle z tego powodu robić, zmieniać się w jeden czy drugi dzień tygodnia w szkole program i robić z tego akademię z okazji i ku czci. Znaczy to jest, przegięcia są ani w jedną, ani w drugą stronę, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nieoczekiwane i niepotrzebne. JP2, czy z tego pomnika coś zostało? Bo ja muszę, może jestem już skończonym dziadersem, ale jak słyszę rozmowę ze Stefanem Niesiołowskim, który mówi, ja nie szanuję Wojtyłę, bo on był obrońcą, a przynajmniej tolerował pedofilię, to ja mówię, chyba, panie Stefanie, kocham pana, chyba ja też, dla mnie pan przesadza. Wydaje mi się, że pan Stefan troszeczkę przesadza. Nie troszeczkę. Już po słynnych tych serii, tych dokumentów i tekstów, które się pojawiały w tamtym roku, powiedziałem, że w jakiejś dyskusji, że w moim przekonaniu za 20, 30, a tym bardziej za więcej lat, jedynymi postaciami, które w historii XX wieku zaznaczą się trwale w dziejach Wojtyła Polski i w dziejach Europy, a może i świata, będzie Wojtyła i Wałęsa. I tak jak dzisiaj patrzymy na Józefa Piłsudskiego jako na symbol odrodzenia Polski w 18 roku. Mówi ksiądz, że musieliśmy profilaktycznie po polsku tego Wojtyłę tak skopać, ale on jednak wróci do pionu, nie, to tak? Znaczy, okazało się, że to kopanie tego postumentu pomnika, na którym stoi Wojtyła, było może efektowne, tylko wszyscy patrzyli właśnie na tym poziomie postumentu i na te kopniaki, które się tam zaznaczały na nim, ale to nie skruszyło tego pomnika, dlatego że jakby wielkość Wojtyły nie polega tylko i wyłącznie na tym, co można mu zarzucić, jak każdemu innemu człowiekowi i liderowi. Czy ksiądz widzi i odczytuje tą wielkość w tych kategoriach historyczno-polskich walki z komunizmem, z czerwonym, czy tak, że nie, na tym ja poziomie kościelno-chrześcijaństwo duchowym? Ja to przede wszystkim widzę na poziomie kościelnym i przyznam szczerze, że najbardziej takie uderzające momenty, jakie w ubiegłym roku przeżyłem, to było kilka, czy to w bezpośrednich spotkaniach, gdzieś w Hiszpanii ze znajomymi, czy w mailowych, kilka historii, gdzie ludzie dowiadywali się, oczywiście w formie relacji medialnych z wydarzeń w Polsce i zadawali mi pytanie, a właśnie to była najciekawsza historia, była w ogóle, byłem w Parlamencie Europejskim tuż po tym, jak w Polsce miała miejsce ta dyskusja na temat złego Wojtyły, tak. I podszedł do mnie jeden z parlamentarzystów holenderskich. Byliśmy akurat w grupie, która w czasie jednej takiej dyskusji i powiedział, że on czyta to, co się ukazuje na ten temat, no także ma jakieś swoje zdanie i on nie rozumie, że można człowieka oceniać tylko i wyłącznie przez pryzmat jednego wydarzenia, czy Welcome to Poland, jednego wątku. I potem powiedział, jak wy zniszczycie już tego Wojtyłę,
To kto wam jeszcze w świecie zostanie? Co, Lewandowski? Lewandowski za chwilę pójdzie na emeryturę. Iga Świątek. No akurat, bo akurat wtedy akurat Iga wchodziła dopiero na... Tak. Tak, ale to było ciekawe, dlatego że właśnie, że Holender, który patrzył na to zupełnie, jak powiedziałbym, trochę takim okiem. Po protestancku jednak. Ale wracając jeszcze do tego, do tej kwestii, czy to jest, patrzymy historycznie, politycznie, czy kościelnie, teologicznie nawet. No bo to właśnie Wojtyła... Ja przyznaję szczerze, że widzę wielkość Wojtyła, głównie jego Wojtyły, głównie w kontekście historyczno-politycznym. Oczywiście. Człowiek, który z nas poprowadził nas, kontynent, świat, do wolności, do wyzwolenia. Ale to jest sytuacja niewątpliwie bezdyskusyjna, to nawet krytycy papieża o tym mówią. Natomiast naprawdę, jeśli popatrzymy, żeby była sprawa jasna, ja też widzę dzisiaj, że papież popełnił wiele błędów, jak kadrowych. Na przykład, kadrowych to Multum. Bardzo dużo, zwłaszcza na końcu. Ale wiele błędów też, jak chodzi o ocenę pewnych zjawisk. Na przykład teologia wyzwolenia została zinterpretowana przez papieża i przez jego otoczenie tylko i wyłącznie no, w kontekście... Pokazywał nawet kadrę. Tam pokazywał to mało, ale tam były dużo bardziej poważne rzeczy, które się działy, ale w kontekście właśnie przez pryzmat też jego doświadczenia politycznego. A doświadczenie w teologii wyzwolenia w krajach Ameryki Łacińskiej, a zwłaszcza w Ameryce Południowej, jest zupełnie inne. I ci ludzie, mówiąc brutalnie, zagryzali czasem zęby, dlaczego ten papież nas nie rozumie. Co wcale nie znaczy, że go przekreślają czy Afryka, AIDS, środki antykoncepcyjne, jak na Znowu, to ksiądz patrzy? Wydaje mi się, że papież na to patrzył ze swojej perspektywy oceny też pewnych zjawisk moralnych, które uznawał, że są pewne granice nie do przekroczenia. Dzisiaj wiemy, że nawet dzisiaj to, co jego następcy Franciszek. Mówią, trochę inaczej, tak? To znaczy w ogóle stosunek do środowisk LGBT, do związków niesakramentalnych, tak? To się bardzo uległo zmianie od czasów 2005 roku, czyli odejścia Jana Pawła II. I dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną po tych 20 latach prawie. Natomiast mam świadomość też taką, że jak patrzymy na obecność, czy w ogóle na jakby ten dorobek pewnego też takiego religijnego przebudzenia świata, jaki miał miejsce za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, bo to i zmiany polityczne, gospodarcze, ale społeczne, to jednak wydaje mi się, że dla Kościoła to był bardzo intensywny czas i znowu myśmy troszeczkę mieli zafałszowanie tego obrazu, bo właściwie ocenialiśmy papieża tylko przez pryzmat tego, co się dzieje podczas jego pielgrzymek do Polski, ale podczas tego, co on mówi w Rzymie o Polsce, czy też do Polaków. A jednak przestrzeń była dużo, jego oddziaływania dużo większa. I naprawdę proszę sobie porozmawiać z katolikami z Korei, z Wietnamu, z krajów afrykańskich, z Ameryki Południowej. Nawet ci, którzy, tak jak właśnie kilku tych moich misjonarzy znajomych, którzy zaciska zęby, mówią, on nas nie rozumiał, a jednocześnie dadzą sobie rękę uciąć za Wojtyłę jako papieża i lidera Kościoła. Czy to, co ksiądz Marian uznał za nieuchronną katastrofę Kościoła, może się według księcia, utrata władzy przez PiS, może przez według księdza być błogosławieństwem, żeby nie powiedzieć darem Bożym? Ksiądz Marian w tym liście, który miał dwie strony, wstęp był napisany własnoręcznie i pozdrowienie i podpis, ale w środku był taki drukowany, wydaje mi się, że chyba do każdego taki sam. Więc ksiądz Marian półtorej strony poświęcił temu, że likwidacja funduszu kościelnego zniszczy nas ekonomicznie, potem trzy zdania na temat aborcji i dwa zdania na temat religii w szkole. Więc takie były proporcje księdza Mariana. Ale jak słuchamy arcybiskupa Gądeckiego, to on też kasa i pigułka dzień po. Jeszcze raz powtarzam, wydaje mi się, że za fundusz kościelny nikt nie będzie umierał w episkopacie. Ale za seks jak w najbardziej tak. Sprawach, tak? Nie, w sprawach moralnych Kościół ma nie tylko prawo, ale i obowiązek przypominania. Wybór i tak zawsze jest wyborem konkretnego człowieka i jego sumienia. I myślę, że jesteśmy już dzisiaj też na takim poziomie, że ten wybór, którego dokonują ludzie,
Cóż, no, nie nam rozstrzygać. Kim, że jestem, żeby to oceniać, jak mówi papież. Wielcy ludzie, Lenin, Stalin, najważniejsze są kadry, bo mówiliśmy, że nawet wielki Wojtyła zaniedbał, żeby nie powiedzieć, zawalił częściowo politykę kadrową. Nie, może nie kontrolował tego, bo to też czasem jest tak, że... Czy w Polsce szykuje się rewolucja kadrowa na szczycie? Nie używam określenia rewolucja, natomiast oczywiście będzie zmiana. Pytanie... Dobra zmiana? Tego nie wiem, trudno. Poza tym, czy ktoś, kogo ja bym chętnie widział w roli przewodniczącego nowego episkopatu, nie wiem, jest tym samym biskupem, bo to musi zostać biskup, a nawet arcybiskup, którego wybrałby na przykład ksiądz Marian, ów cytowany tutaj, którego przywołujemy. Ksiądz nie powie, wiem. Kto jest dzisiaj najważniejszą postacią w polskim kościele? Kiedyś wiedzieliśmy. Był do niedawna kiedyś, kiedyś każdy był, wiedział. Że ojciec Rydzyk, tak? Nie, kiedyś nie. Każdy wiedział, że jest Wojtyła, Wyszyński i to są nasi liderzy. Tak, to, ale to no, w ogóle. Było mi nie zawadzący. Będzie. Kardynał Wyszyński, 1981 rok, odchodzi. Jan Paweł II, Karol Wojtyła, 2005. No więc to było kiedyś, bardzo dawno temu. Z punktu widzenia naszego, to już naprawdę jest dzisiaj. Upada też mit kościelnego Midasa, czyli ojca Rydzyka. Czyli upada finansowo, politycznie? Czy... Politycznie, finansowo, bo nagle jak się okazuje, że ktoś ma kroplówkę na 400 milionów, no to hello, naprawdę można robić jeszcze wspanialsze rzeczy. Dzieła. I dzieła, jak to się w języku kościelnym. Nie, wydaje mi się, że ma na pewno dużą... Czy polski kościół zostanie odrydzykowiony? Przez sam Kościół? To się dokonuje. Czy przez wiernych? Przez wiernych. To tak? Się dokonuje też jakby w odejściu też na emeryturę tych biskupów, którzy tam wypełniali szczelnie pierwsze ławki razem z ministrami i pląsali, prawda, przy różnych uroczystościach. Będziemy mieli nowego przewodniczącego, nowego wiceprzewodniczącego w marcu, w czerwcu nowego sekretarza generalnego episkopatu. Episkopat wyłoni też nowego... Jak wiadomo, najważniejszy jest sekretarz generalny, nie? A kim jest sekretarz generalny? Nie, jak się ja nazywa? Nawiązuję teraz... Jak się nazywa? Nawiązuję teraz jak się nazywa? Stalina. Nie, jak się nazywa sekretarz generalny? No właśnie. Nikt biskupa Misińskiego nie zna. Bardzo mi przykro. A Pieronka wszyscy znali. No. A nawet Polaka znali niektórzy. Obecnego prymasa. Jakby ten wspomniany biskup poszedł trzy razy do Moniki Olenik, to byśmy wiedzieli. No właśnie, więc ja uważam, że rzeczywiście... Trzeba się otworzyć. Tak, uważam, że dobrze by było, gdyby sekretarzem episkopatu został ktoś, kto miałby osobowość, nie musi mieć poglądów, osobowość biskupa Pieronka. Otwarcia, dialogu, wyjścia, rozmowy. Bo rzeczywiście ten sekretarz generalny episkopatu jest kimś, kto na co dzień też pewną, nazwijmy to, politykę kościelną prowadzi. No oczywiście przewodniczący, wiceprzewodniczący to będzie decyzja, która też pokaże, kogo biskupi sami uznają za kogoś w rodzaju swojego lidera. Bo to u was w firmie nie Franciszek i Rzym, tylko sami sobie wybieracie, tak? Jest kościół jak demokracją. To jest tak? Biskupem, przepraszam, przewodniczącym episkopatu może zostać biskup diecezjalny, czyli jeden z 33. Najczęściej się jednak to wybiera spośród arcybiskupów, czyli metropolitów, czyli jeden spośród 12. I w tej 12 jest kilku ciekawych postaci, a być może jeśli pewne decyzje papieża, no bo też popatrzmy na to, że w polskim kościele w tym roku będzie zamianowanych co najmniej 6, a może nawet więcej biskupów diecezjalnych. To jest na 40 kilka diecezji dość sporo. Więc będziemy mieli nowego biskupa w Warszawie, bo kardynał Kazimierz poprosił papieża o to, żeby przyjął, żeby wyznaczył jego następcę wcześniej, zanim przejdzie... Z powodów wiekowo-zdrowotnych? Chyba dał papieżowi po prostu więcej czasu, bo jego emerytura przypada dopiero w przyszłym roku. Będziemy mieli nowego biskupa w Krakowie, bo arcybiskup Jędraszewski... Bardzo ważne symbolicznie. Symboliczne, ważne. W Poznaniu, czyli arcybiskup Gądecki, obecny przewodniczący episkopatu, też w tym roku idzie na... kończy 75 lat. No mamy już nową sytuację w Szczecinie. Za chwilę będziemy mieli podobną sytuację jeszcze w jednej diecezji, gdzie biskup też prawdopodobnie przed wiekiem emerytalnym złoży. No jest nieobsadzona diecezja Sosnowiecka po różnych harcach, które tam niektórzy duchowni wyprawiali, a biskup sobie nie mógł poradzić. Jakby tak, i dość długo to trwa. Jakby w biurze politycznym PZPR były takie zmiany, to by się mówiło o rewolucji.
To jeszcze chyba. Skala to jest duża skala. Jest, tak, no, to jest duża skala, tak. A będzie to zmiana jakościowa też, myśli ksiądz? Ja nie wiem, czy jestem w ogóle upoważniony do tego, żeby też wydawać jakieś. No, nie jestem okej. Okay. Cenzurki, natomiast takim czy innym. Natomiast taka ciekawostka, którą wszyscy w tak zwanym katolickiej bańce internetowej zauważyli, a nawet powiedziałbym, zrobili z tego wielkiego hot newsa. Otóż kiedy arcybiskup Dzięga próbował, w sobotę pojawiła się informacja, że papież przyjął jego rezygnację. To jest ten szczeciński, tak? Szczecina. Ja kiedyś nawet dzwoniłem do niego w jakiejś sprawie pedofilskiej. Ale kiedy próbował powiedzieć, że to wszystko kwestia tego, że się źle czuje i po prostu kwestie zdrowotne, no to w poniedziałek nuncjatura napisała, że jednak było to w wyniku pewnych zastrzeżeń do posługi, którą biskup pełnił, a kwestie oczywiście związane są z zadawnionymi sprawami jeszcze związanymi z, po prostu z ochroną. Z księdzem Dynerem? A, księdzem Dynerem, ale jeszcze też kwestie też jakieś niezareagowania na pewne zachowania księży mu podległy jeszcze w Sandomierzu z poprzedniego diecezji. Ale między sobotą a poniedziałkiem, no bo w poniedziałek już wszyscy byli, prawda, odważni mówić dlaczego, kilku biskupów pomocniczych, czterech dokładnie, a jeszcze jeden powiedział też ciekawe kazanie w tym samym czasie, więc tych kilku biskupów pomocniczych wyraźnie powiedziało, że no nie, no nie może być tak, że ukrywamy, znaczy, że robimy dobrą minę do złej gry, że prawda ważniejsza jest niż dobre samopoczucie kogoś i trzeba powiedzieć, uderzyć się w piersi i powiedzieć, tak, to jest konsekwencja moich zaniedbań. Jeden nawet biskup powiedział, że to jest ważniejsze niż wszystkie wybory, jakie będą w najbliższym czasie. Wybory do takiego czy innego prezydium. Czyli ja to odbieram w ten sposób, że powiedzieli ci biskupi bardzo odważnie, zajęli stanowisko, być może nawet licząc się z tym, że to może jakoś ich troszeczkę osłabić ich pozycję. W okres przedwielkanocny ksiądz się nie boi, że nie boi, że Polska przestanie być chrześcijańskim i katolickim krajem. Oczywiście, że się nie boję, że Polska przestanie być chrześcijańskim czy katolickim krajem, a to dlatego, że chrześcijaństwo i katolicyzm jako pewna tożsamość duchowa, kulturowa, ale przede wszystkim religijna, zasadza się na czymś więcej niż tylko na tym, kto rządzi w danym kraju, albo jakie jest rozwiązanie w zakresie choćby na przykład prawa aborcyjnego czy innego, albo jaki jest podręcznik szkolny. Po prostu to jest związane z czymś innym, z głębszym wyborem, z bardziej osobistym wyborem i dlatego nawet powiedziałbym, że być może potrzebne nam jest lekkie takie rodzaj lekkiego takiego oblania kubłem zimnej wody, żebyśmy zadali sobie sami kilka pytań i poszukali na nie odpowiedzi. W tym jeszcze, także jeszcze przed poniedziałkowym wielkanocnym. Tak, w tym także pytanie zasadnicze, czy ja sam chcę być dalej katolikiem, chrześcijaninem i chcę funkcjonować jako katolik, chrześcijanin w społeczeństwie, którego jestem częścią. Dziękuję bardzo i z dużym wyprzedzeniem wesołych świąt, księdzu. Z tego dobrego. Dziękuję bardzo.